Szanowni słuchacze, chciałbym ten felieton poświęcić całkiem rozpędzonym już mistrzostwom świata w piłce nożnej. Zapyta ktoś z Was, co ma wspólnego piłka nożna z duchowością? Otóż znacznie więcej niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Według mitologii hinduskiej Bóg Kryszna kilkakrotnie stworzył demony, żeby mieć przyjemność pokonania ich w walce. Ta potrzeba walki zdaje się być obecna w każdym z nas, choć z czasem wysublimowała się nieco. Zamiast uprawiać boks, wolimy oglądać boks w telewizji albo doświadczać naszej potrzeby walki w grach stolikowych, takich jak szachy. Duch walki obecny jest też w najbardziej popularnym sporcie, jakim jest piłka nożna. Ten sport pozwala wyrobić w człowieku wiele przydatnych osobistych cech, takich jak szybkość decyzji, odwaga, wytrwałość. Piłkarze to sportowcy, na których przyjemnie jest patrzeć. Są szczupli, wybiegani, energiczni, drapieżni. Być piłkarzem to także znaczy umieć sobie radzić z bólem. Jest to sport kontaktowy, to znaczy, że łatwo w nim o kontuzję. Jeden z graczy saudyjskich będzie nawet potrzebował chirurgicznej rekonstrukcji twarzy po zderzeniu z kolanem własnego bramkarza. Piłka nożna jest także okazją do praktykowania społecznych cnót, koleżeństwa, umiejętności współpracy, gotowości do poświęcenia dla drużyny i tym podobne. Przyjaźnie zawiązane podczas wspólnego grania w piłkę trwają czasem przez całe życie. Wygrana w meczu piłkarskim wymaga także sporo inteligencji. Nie tylko inteligencji samych graczy, ale inteligencji trenerów, lekarzy, psychologów i wszystkich innych, którzy przyczyniają się do wygranej. Te wszystkie elementy składają się na pasjonujące widowisko. Wystarczy popatrzeć na reakcję widzów w jakimkolwiek meczu, by zauważyć, że pełni pasji jesteśmy bardziej żywi. I to nie tylko mężczyźni. Mecze są świetną okazją dla pań, by zademonstrować wiele ze swoich estetycznych walorów. Tak więc i one dopingują swoje drużyny nader energicznie. Najciekawsze mecze oglądane są przez miliony ludzi i budzą niesamowite emocje. Wynik meczu może mieć wpływ na nastroje całych narodów. Kiedy drużyna niemiecka nie wyszła z grupy eliminacyjnej podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku, w Niemczech zaobserwowano spadek krajowego produktu brutto. W 1969 roku mecz piłkarski, uważa się, sprowokował krótką wojnę pomiędzy Salwadorem i Hondurasem. Z drugiej strony, pamiętam do dzisiaj, po słynnym remisie polskiej drużyny na Wembley w 1973 roku, co otwarło Polakom drogę do Mistrzostw Świata, w Katowicach pomiędzy Rynkiem a Rondem zebrał się spontanicznie wielotysięczny, uradowany tłum. W tamtym czasie takie spontaniczne zebrania były nie do pomyślenia. Cóż, kiedy nawet milicjanci, którzy pojawili się po jakimś czasie, zdawali się podzielać radość wszystkich innych. Do dzisiaj brzmi mi w uszach radosna piosenka. Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży Polska brać i Anglia też zwycięży, jak się nauczy grać. Anglia, drodzy Państwo, wydaje się, odnosiła więcej sukcesów piłkarskich niż Polska. Ale cóż tam. Ten spontaniczny wybuch polskiej bufonady był bardzo ożywczy. Podniósł on polskiego ducha w czasach, kiedy nie było specjalnych powodów, by się czymś cieszyć. W aktualnych mistrzostwach, co ciekawe, drodzy słuchacze, będą zmagali się zarówno gracze z ojczyzny, jak i z synczyzny, czyli Kanady. Ja życzę im wszystkim jak największych sukcesów. Chociaż w mojej własnej opinii wszyscy jesteśmy dziećmi jednej ziemi. Piłka nożna bez flag, hymnów narodowych i całego tego patriotycznego szaleństwa wydaje się nie do pomyślenia. Pozwólmy więc naszym piłkarzom powalczyć, zademonstrować swoje bardzo ważne z duchowej perspektywy cechy. Wolę walki, odwagę, wiarę w zwycięstwo, ale i sportowego ducha, szacunek dla przeciwnika czy umiejętność zaakceptowania porażki. Może coś z tych cnót z samego tylko oglądania przeniknie także do nas, widzów. Z powodu mojej potrzeby walki, informuję was już dzisiaj, nie będzie w przyszłym tygodniu notki jednego Boga, jako że ja sam będę walczył w jesiennych mistrzostwach Stanów Zjednoczonych w brydżu sportowym. Drodzy Państwo, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Dopóki piłka w grze, praktykujmy naszą własną żywotność. Dopóki piłka w grze. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.